Ten odcinek jest kontynuacją arkusza maturalnego, który u mnie na kanale nazwany jest arkuszem maturalnym z matematyki numer 2. W tym zadaniu zajmiemy się ciągami. Zanim jednak nie przejdziemy do rozwiązania tego zadania, chciałabym powiedzieć trochę o sobie. Jeżeli dopiero dołączyłeś bądź dołączyłaś do mojej społeczności, to chciałabym się przedstawić. Nazywam się Ilona Bednarska i od wielu lat pomagam uczniom szkół średnich w opanowaniu materiału z zakresu matematyki. Pomagam również maturzystom, zarówno młodzieży, jak i osobom dorosłym, w przygotowaniu się do matury podstawowej i rozszerzonej z matematyki. Jestem autorką książek, w tym także zbiorów zadań z matematyki. Książki dostępne są w większości popularnych księgarni internetowych w postaci e-booka. Natomiast w księgarni Ridero na stronie ridero.eu można zamówić także wersję papierową moich książek. Jestem także autorką licznych kursów online, także z zakresu matematyki, a kursy te dostępne są na platformie eduj.pl. Tymczasem przejdźmy do rozwiązania zadania, które tutaj widzisz. Zadanie 14. W ciągu arytmetycznym AN określonym dla N większego równego 1 wiadomo, że szósty wyraz tego ciągu jest równy 32, natomiast ósmy wyraz tego ciągu jest równy 40. Suma pierwszych 10 wyrazów tego ciągu wynosi. I tutaj musimy wyznaczyć, jak już widzisz, sumę pierwszych 10 wyrazów tego ciągu i w tym celu skorzystamy z następującego wzoru. Aby wyznaczyć ileś pierwszych wyrazów ciągu arytmetycznego, no to musimy pierwszy jego wyraz dodać ostatni wyraz liczony do sumy. To dodanie, czyli tą sumę, musimy podzielić przez 2 i pomnożyć przez liczebność. Natomiast my nie mamy pierwszego wyrazu tego ciągu. Musimy ten pierwszy wyraz ciągu sobie wyznaczyć. Żeby wyznaczyć pierwszy wyraz tego ciągu, skorzystamy z następującego wzoru. Dowolny wyraz ciągu arytmetycznego liczymy w następujący sposób. Pierwszy wyraz tego ciągu i do tego pierwszego wyrazu ciągu musimy dodać n odjąć 1 i to, co nam tutaj wyjdzie, musimy przemnożyć przez jego różnicę. I teraz popatrz, mamy dany szósty wyraz ciągu, czyli korzystając tutaj z tego wzoru, jeżeli chcemy obliczyć, wyznaczyć szósty wyraz ciągu, no to co musimy zrobić? Pierwszy wyraz ciągu musimy dodać do 6 odjąć 1 razy r, czyli szósty wyraz tego ciągu będzie równy pierwszy dodać 5 razy r. Na takiej samej zasadzie możemy wyznaczyć ósmy wyraz ciągu, który będzie się równał pierwszy wyraz ciągu, dodać 7r. I teraz zobacz, podstawimy pod A6 32, natomiast pod A8 podstawimy 40. I tutaj podstawiamy 32, to się równa A1 dodać 5r, natomiast 40 to się równa A1 dodać 7r. I zrobimy sobie z tego układ równań. Taki układ równań należy rozwiązać dowolną metodą. Ja tutaj sugeruję rozwiązać ten układ równań metodą przeciwnych współczynników. Jeżeli nie pamiętasz, w jaki sposób rozwiązujemy układy równań liniowych, to zajrzyj do opisu tego nagrania. W opisie do tego nagrania znajdziesz link do playlisty dotyczącej funkcji liniowej i zagadnień dotyczących funkcji liniowej i tam znajdziesz wszystkie potrzebne informacje w tym temacie. Dobrze, rozwiążmy sobie teraz ten układ równań, tak jak powiedziałam, metodą przeciwnych współczynników. Czyli poszczególne strony obu tych równań, które wchodzą w skład układu, odejmiemy stronami. Czyli tutaj otrzymuję 32 odjąć 40, to się równa A1 dodać 5R, odjąć. I tutaj w nawiasie sobie zapiszę A1 dodać 7R. Teraz mogę
lewą stronę uprościć. 32 odjąć 40 to jest minus 8. Natomiast jeżeli chodzi o prawą stronę, to tutaj po prostu ściągnę w tym momencie na razie nawiasy. Czyli otrzymuję A1 plus 5R odjąć A1 i odjąć 7R. Teraz uproszczę prawą stronę równania. Zwróć uwagę, że tutaj A1 nam się redukuje do 0. 5R odjąć 7R to jest minus 2R. Zamieniam teraz stronami to równanie po to, żeby moja niewiadoma stała po lewej stronie równania. Obustronnie to równanie dzielę przez wartość, która stoi przy niewiadomej, czyli w tym przypadku przez minus 2. Na tej podstawie wiem, że R, czyli różnica tego ciągu, wynosi 4. Skoro mam już wyznaczoną jedną z niewiadomych z układu równań, no to będę mogła na tej podstawie wyznaczyć drugą niewiadomą, czyli w tym przypadku pierwszy wyraz naszego ciągu. Przepisuję sobie tutaj równanie takie, że R jest równe 4 i wybieram dowolne równanie z układu równań. Ja sobie wybiorę pierwsze i tutaj wiem, że 32 to się równa A1 dodać 5R. No to teraz mogę podstawić 4 pod R w tym drugim równaniu. Otrzymuję zatem 32 równe A1 dodać 5 razy 4. Czyli 32 to się równa A1 dodać 20. Zamieniam stronami teraz to równanie. I otrzymuję tutaj A1 dodać 20 to się równa 32. Zatem pierwszy wyraz ciągu to się równa 32 odjąć 20. Więc pierwszy wyraz ciągu jest równy 12. I teraz popatrz, że już otrzymałam wszystkie potrzebne dane, które są mi konieczne i niezbędne do wyznaczenia sumy pierwszych 10 wyrazów tego ciągu arytmetycznego. Wystarczy teraz, że podstawię odpowiednie dane do tego wzoru, ale nie, w zasadzie to my jeszcze nie mamy wszystkich danych. Nie mamy jeszcze 10 wyrazu ciągu. I ten 10 wyraz ciągu musimy sobie wyznaczyć. Wiemy, że 10 wyraz ciągu to jest pierwszy wyraz ciągu dodać 9R. Zatem 10 wyraz ciągu to się będzie równał 12 dodać 9 razy 4. Zatem 10 wyraz ciągu to się równa 12 dodać 36. Więc 10 wyraz tego ciągu jest równy 48. I dopiero teraz mamy wszystkie potrzebne dane. Zatem zapiszmy sobie, że liczymy sumę pierwszych 10 wyrazów ciągu arytmetycznego. Czyli tutaj, korzystając z tego wzoru, który widzisz tutaj, podstawiam teraz odpowiednie dane, czyli S10 to się równa i w liczniku zapisuję pierwszy wyraz ciągu, czyli 12, dodać ostatni liczony do sumy, czyli 10, czyli plus 48 i dzielimy to na 2, przy czym całą lewą stronę, prawą stronę tego równania musimy przemnożyć przez liczebność tego ciągu, czyli przez 10, no bo liczymy sumę 10 wyrazów ciągu. No i teraz zobacz, tutaj możemy dokonać skrócenia. Tutaj jest 1 i tutaj dalej będzie, w tym miejscu będzie 5. Zatem 10 wyraz, suma pierwszych 10 wyrazów tego ciągu to się równa 12 plus 48 razy 5, więc suma pierwszych 10 wyrazów tego ciągu to się równa 60 razy 5, więc suma jest równa 300. I to już jest nasza ostateczna odpowiedź i w tym przypadku jest to odpowiedź B.